Ja się kiedyś zastanawiałam, co by się stało mi, gdybym przestała się modlić albo rozwijać swoją relację z Bogiem. I wiecie co, tak doszłam do wniosku, że chyba bym umarła. Zdmuchnąłby mnie diabeł w moment. Jest powiedziane w liście Piotra, że jest trzech świadków, a ci trzej są zgodni, więc na to, więc będzie trzech świadków. Michał powiedział to słowo, ale zanim przejdę do tego, mam do was takie pytanie. Kto dzisiaj nie zaścielił łóżka, wychodząc do kościoła? Ty zaścieliłeś. Oczywiście. Pytam, kto nie zaścielił. A, zaścielił, zrozumiałem, przepraszam. Kto nie zaścielił? Zrozumiałem, kto zaścielił. Dobrze, że macie tyle odwagi, żeby przyznać się. Pamiętam, widziałam kiedyś takie przemówienie takiego generała amerykańskiego, który mówił przed jakimś albo uniwersytetem, albo szkołą wojskową, kadeci tam kończyli, i powiedział do nich taką rzecz, że pierwszą ważną rzeczą, którą musisz zrobić na swojej drodze, żeby ten dzień był udany i żeby twoje życie było w dyscyplinie, jest to, że musisz rano zaścielić łóżko. Bo tak jak zaczynasz, tak zaczynasz swój dzień. O Bogu wiemy tyle, że jest on poznawalny przez to, co widzialne. I nikt nie może powiedzieć, że Boga poznać się nie da, bo jest on oglądany w stworzeniu i rzeczach widzialnych. Jest on tak naprawdę oglądany w naszym życiu. Nasze życie duchowe jest widoczne w tym, jak żyjemy na co dzień. Nasze życie duchowe zaczyna się w momencie, kiedy ścielisz swoje łóżko, jak wstałeś. W momencie, w którym jest ci wszystko jedno, to są prawdopodobnie dziedziny w twoim życiu duchowe, w których jest ci też wszystko jedno, albo w którym nie trzymasz poziomu. Michał powiedział taką rzecz, że dyscyplina. Ja cały ten tydzień chodzę i rozmyślam o słowie, o dyscyplinie i czym ta dyscyplina jest. I że tak naprawdę bardzo wiele miejsc w moim życiu uporządkowało się nie dlatego, że było araba szaraka, albo ktoś na mnie ręce położył, ale było dlatego, że ja tam wprowadziłam dyscyplinę na skutek mojej decyzji. Powiedziałam, będzie tak i tak, i zaczęłam tak robić. Nie stało się tak, że jakieś namaszczenie na mnie spadło z nieba. Na moją decyzję przyszła moc. Zaczęłam porządkować rzeczy. Bardzo często modlimy się tutaj przeciwko chaosowi. O ludzi, żeby usunął się chaos z ich życia, żeby to się wszystko uporządkowało. Ale gdzie jest chaos? Chaos jest tylko tam, gdzie nie ma dyscypliny. Nie ma innej możliwości. Jeżeli nie pilnujemy dzieci i nie chowamy ich w dyscyplinie, to chodzą w chaosie. To jest bałagan, a w domu jest wszystko zniszczone. I byliśmy w takich domach. Meble rozwalone, ściany pomazane, ludzie chowają dzieci. Nie ma kompletnie dyscypliny. Dzieci robią, co chcą. Mamy chaos, tak? Dlaczego? Bo ktoś nie wprowadził jakiejś decyzji. Bo ktoś czegoś nie ogarnął. Jeżeli w jakimś miejscu w waszym życiu jest jakiś chaos, a Bóg jest Bogiem porządku, to znaczy, że nie ma tam dyscypliny. Że wy swoją decyzją czegoś nie wprowadziliście. My tak bardzo dużo już tu w kościele rzeczy powiedzieliśmy, że to naprawdę obdzielić by wystarczyło, nie wiem, chyba kilkaset lat i ludzie by skorzystali. Tylko tak pytanie jest o to, jaki z tego został zrobiony użytek? Jak to zostało wprowadzone do życia? Czy ty sprawujesz tak swoje zbawienie, czy ta twoja duchowość, która jest w tobie, jest widoczna dookoła w twoim życiu? Czy tam jest dyscyplina, czy tam jakoś to będzie? Wstałem dzisiaj, Jezu, 9 do kościoła na 10, spóźniłem się. Dlaczego nie przychodzisz na czas? Przecież to kwestia dyscypliny. To jest twoje duchowe życie. Właśnie tak jest dokładnie widzialne. 10:20 w kościele. I Jezus mój Pan. No nieprawda. Bo twoje zewnętrzne życie jest widzialne. Jakby twoje wewnętrzne jest widzialne w twoim wewnętrznym, tak? Bóg jest Bogiem porządku. Gdy dochodzi w ciele do zawału serca, mamy chaos w całym ciele. Wszystko przestaje działać, tak? Czyli nie ma już jakiejś dyscypliny. Serce nie pompuje krwi. Michał mówił tutaj przed chwilą i powiedział to słowo dyscyplina. Iza wyszła i też mówiła o dyscyplinie. Agnieszka też o dyscyplinie. Nasze życie rozbije się o to, jaką dyscyplinę stosujemy w swoim życiu. Jest wiele dyscyplin życia duchowego. Modlitwa, medytacja, uwielbienie. Pamiętam, jak Artur dał mi na początku taką książkę i tam było napisane dyscypliny życia duchowego. Mówię, Boże, to ja mam problem, Artur, z jakąś dyscypliną. Wiecie, poczułam się gdzieś sobie nawet dotknięta.
ale to jest dobrze spojrzeć w siebie. To, co ja mam poukładane w życiu, mam poukładane dzięki dyscyplinie. Finanse masz poukładane dzięki twojej dyscyplinie. Dzieci masz ogarnięte dzięki dyscyplinie. Wracają myśli depresyjne? Jak wygląda twoja dyscyplina w tym obszarze? Jak wygląda to? Odpychasz te myśli, nie zgadzasz się na nie, mówię, nie będę tego słuchać. Czy w jedną, drugą wchodzisz i to się rozwinęło i się rozrosło jak guz w mózgu? To jest kwestia dyscypliny. Czy ty i tak każde uzdrowienie i każde uwolnienie będziesz musiał obronić swoją dyscypliną w wierze? I niczym innym. Niczego nie utrzymasz w swoim życiu, gdzie nie będziesz miał dyscypliny. Niczego. Ja wam tylko tak jeszcze dopowiem. Przeprowadzaliśmy się nie tak dawno. To moje. Tu nie chodzi, nie budujemy, wiecie, jakichś tam religijnych określeń, ale to, na czym mi najbardziej zależało, to żeby jak najszybciej mieć gotowy pokoik w piwnicy. Pojechaliśmy do Białegostoku. Raz z usługą Norbi przyjechał, wyniósł wszystko stamtąd, położył nam wykładzinę, tak, przyjechali razem. Położył nam w ogóle wykładzinę, przyjechałem, miałem gotowe, przyjechałem, położyłem jeszcze materiał. I to jest moje miejsce azylu. To jest po prostu zwykła piwnica. Tu nie chodzi o to w ogóle. Ja sobie do niej idę. W domu jest jakieś życie, tak? Są dzieci, jest żona, wiecie, coś się dzieje, są telefony, maile, wszystko jest. A ja się potrzebuję odciąć. I sobie tam idę. Wstaję sobie rano. Zobaczcie, to co powiedziała Julita z przychodzeniem do kościoła. To są małe rzeczy. O, tam w ogóle znowu trują, w ogóle tam przychodzenie, tam 15 minut, dobra. Jak rodzice dzieciom. Takie jest podejście. Nie, no znowu, boomery. Ja pracuję cały tydzień. Pracuję cały tydzień, mam kontakt z ludźmi, duszpasterzuję im, jestem zaangażowany biznesowo, a w sobotę mój budzik dzwoni o 6, a w niedzielę o 5:30. Ale zacznę od tego, co mówiłem na początku. Inaczej wchodzimy w odpocznienie. Inaczej wchodzimy. Inaczej możemy w tym żyć. I to nie jest dla mnie problem. Ja nie mam wyrzutów, ja go sam nastawiam, ten budzik. Dzisiaj 5:30, żeby mieć jeszcze życie modlitewne przed spotkaniem, zanim tu przyjadę na 9:00. Dzisiaj akurat nie byłem na próbie, mogłem mieć czas na relację. A wczoraj o 6:00, żeby sobie napisać słowo na dzisiaj. Bo tak zdecydowałem, że tak chcę żyć. Mało tego, nie będzie balansu i odpocznienia w życiu człowieka, jeżeli on nie będzie miał dyscypliny w swoim życiu. Jeżeli życie nie będzie uporządkowane i on będzie szukał tego odpoczynku w takim porwanym jakimś swoim rozkładzie, nie odpocznie, będzie więcej zmęczony. To się po prostu zwyczajnie nie wykona i nie zrobi. Ja dzień wcześniej staram się już planować sobie, już pomijając tam jakieś dłuższe plany, ale mniej więcej do godziny następny dzień. Wstajesz rano i wiesz, co jest do zrobienia. To jest tak, to jest tak, to jest tak. Czasem się coś wykrzaczy i zaburza to, więc trzeba to jeszcze gdzieś ogarnąć. Czasem się stanie coś gwałtownego, ale mam plan. Jestem człowiekiem dyscypliny. To jest dla mnie istotne, żeby to wszystko było uporządkowane, bo mój Bóg jest Bogiem porządku i On, i to moje życie wewnętrzne jest oglądane na zewnątrz. Dyscyplina ma dotyczyć też naszego języka. On powiedział, tak jak będziesz wyznawał, tak będziesz miał. Ale ja się tylko wyżaliłem. Nie, 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 ja tak nie myślę. Myślę, nie wcale. Dyscyplina w życiu, w języku. Na dzień dobry pościel łóżko. Umyj garnki, zrób porządek w domu, posprzątaj, poodkurzaj, umyj się sam i tak dalej. To jest wszystko widzialne, tak? Wszystko to tak idzie po kolei. Tak jak będziemy mieli w życiu, tak będzie też wyglądała, wiecie, nasze życie modlitewne i wszystko inne. To nie będzie inaczej po prostu działało. To jest bajka, że ktoś jest taki namaszczony. Fire! Fire! A do domu nie wchodź. On będzie uzdrawiał i uwalniał ludzi. Bo to pytanie tylko, za czym ludzie też najbardziej biegną. Ale spójrzmy też w jego życie. Bo w jego życiu będzie prawdziwy sukces i diabeł go nie zdmuchnie, jeśli tam będzie dyscyplina. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Widzieliśmy się w tym tygodniu z ludźmi. Dyscypliny. Potężnej dyscypliny. Z ludźmi ze świata, którzy 30 lat działają w Afryce. I oni powiedzieli do nas taką rzecz. Pamiętajcie, że gracie tam długą piłką.
coś, co my wiemy, ale we mnie jeszcze się to dodatkowo wbija, tak jakby mówił do mnie Bóg, pamiętajcie, że to jest długa piłka. Oni oglądają manifestacje rzeczy, w które wchodzili 30 lat temu. 30 lat. A ktoś idzie na ewangelizację. Był raz, wziął przełom do mikrofonu. Był drugi raz, było fajnie. Był trzeci, nikt się nie nawrócił. Czwarty padało. Piąty, dobra, to chyba nie moje. Ludzie dyscypliny grają długą piłką. Długą, to idzie w lata. To się rozwija przez lata. Może jakieś owoce zobaczysz za ileś lat, a tylko twoja dyscyplina będzie powodowała, że będziesz dalej to robić i dalej, i dalej. Mój syn ma ponad 17 lat, córka ponad 14. Wyobrażacie sobie, żebym na przykład, gdy oni mieli 10 lat, się wycofała i powiedziała, nie, dobra, mam dosyć. Mówię, nie mogę. Kiedyś pamiętam, Julianowi musiałam więcej poświęcić czasu, żeby z nim pracować nad nauką, siedzieć i uczyć się do sprawdzianów i tak dalej, bo on po prostu tego nie chciał. No, pewnych przedmiotów musiał się uczyć, ja uważam, że mogłoby ich dla niego nie być. Uczył się do historii, zwisając na kanapie głową do dołu. Razem ja z nim siedziałam i powtarzałam to. I pamiętam, kiedyś mówię, Boże, on był w 5. klasie. Mówię, Boże, ile jeszcze? Ile jeszcze, mówię, tak będzie? Ile jeszcze będę każdy sprawdzian i każdy Julu, ta data i tak dalej, biologia. A wiecie, co mi Duch Święty wtedy powiedział? 2 lata. Powiedziałam, dobrze. Długo? Nie wiem, czy długo. Ale wytrwałam w tej dyscyplinie. Minęły te 2 lata i mój syn się zaczął kompletnie już wszystkim zajmować sam. Po 6. klasie przestałam dotykać w ogóle jakichkolwiek spraw związanych z jego nauką. Dyscyplina. Wychowujemy dzieci. Zobaczcie, to jest długa piłka i dyscyplina w tym, co robimy. Długa piłka i dyscyplina w tym, co robimy. W swoim własnym życiu grasz długą piłką i jesteś zdyscyplinowany. I gdy głosisz Ewangelię, grasz długą piłką, jesteś zdyscyplinowany. Gdy wychowujesz ludzi też, gdy modlisz się o coś, długa piłka. To nic, że się nie zamanifestowało dziś, jutro. Długa piłka. Oni nam powiedzieli taką rzecz, pamiętajcie, to jest długa piłka. My już gramy 30 lat. Amen.